Brolisztok, część siódma, siódma. Jak tam w Anglii, jak pogoda? Pogoda jak pogoda, pada cały czas. Cały czas śnieg u was też? Nie, tylko deszcz na razie, ale śnieg powinien być w ten weekend, także miał być w ten weekend, także nie wiem, co się stało. Jak temperatura u was? Jest okej, 4-5 stopni. U nas minus 17. Waha się pomiędzy 0 a 5 stopni. Także... Na plusie. Co? Na plusie. No. U nas minus 17. Ale inaczej jest w Polsce, bo w Polsce nie masz wiatru, nie? Teraz masz. Tak? W Anglii to chłopie, na przykład jak masz 5 stopni, to jest wiatr wieje taki zimny, że... Odczuwalna jest większa. No, strasznie jest. No. Powiedz mi, Brolisztok wróciliście, znaczy nie Brolisztok, tylko UK Podcast wróciliście. Skąd pomysł na drugi odcinek na gościa? Bo dużo wiedzy, a wiele osób jeszcze nie wykorzystało, co mnie dziwi. Serię zrobimy taką z Wiktorem, wiesz? Na pewno. Skąd on się wziął w ogóle? Co? Skąd on się wziął, Wiktor? Za dużo osób pewnie o nim nie wie. No bardzo mało osób nie wie, także... Ale nie wiem. Na pewno będzie dużo osób, co uwierzy w to, co mówi, a na pewno dużo osób po prostu będzie ignorowała to, co mówi, także niestety. Także zobaczymy, zobaczymy. Bo jak jest, wiesz, pół na pół. Jaki jest jego background? On był inżynierem. Jak to jest inżynier w polsku? Inżynier. Bomby tam robił, czy składał coś takiego. Mhm. Ale poza tym to nie ma, wiesz, nie ma żadnej... Jeszcze raz, Kuba, bo zablokowałeś głos. Halo, słyszysz? No już teraz tak. No, poza tym to wiesz, wszystko tylko experience i self-research. Ale teraz widzę, że w paru podcastach bierze udział, bo jeszcze Muscle Mentors ma. No. I wziął udział jeszcze tam w paru. Ogólnie jakby kogoś interesowało, Victor Black Masterclass na... IG, jakby kogoś tam obchodziło. Jak ogólnie treningi? Bardzo dobrze na razie, bardzo dobrze. Widziałem... Teraz właśnie volume sporo obniżyłem, także jak na razie ok. Będziesz się zbliżał do deloadu? Nie, deload właśnie zrobiłem. Ja teraz deloady co 4-5 tygodnie robię. Czemu aż tak często? Tak potrzebuję. No bo w sumie już wymaksowałeś praktycznie, szybko wróciłeś do tych ciężarów. Bardzo szybko. Właśnie, wracając do ciężarów i z o wiele lepszą techniką, jak zauważysz zmiany w partiach, które masz do poprawy? Transformacja jest mega. Ci zdjęcie prześlę pleców wczoraj. Mhm. Wczoraj pusztynowałem, także jak na razie to zmiany szybkie. Głównie masz do poprawy plecy, jakby nie patrzeć. Plecy jeszcze ten hamstring. Plecy, hamstring, dupa. No, tylnią z taśmy. Tak jest. No, w sumie to mogę... czekaj, muszę przesłać. No, ale jak teraz dobieracie ćwiczenia? Bo dalej Jordan rozpisuje plany. No, ćwiczenia nie zmieniłem na razie. Od początku treningu. Twojego bloku. Na plecy nie zmieniłem już w ogóle ćwiczeń. Tylko jedno ćwiczenie zmieniłem na lat bias. To jest... Zamiast Prime Seated Row zmieniłem na Cybex Single Arm. A które to jest tydzień programu? 14, 13. Czekaj, bo chcę zrobić na full screen, żeby ludzie zobaczyli, że... dobra, 14, 13 i co? I tak twoim zdaniem, jak często należy... No bo są ludzie, którym wiesz, którzy chcą często zmieniać program. Ostatnio o tym mówiliście nawet, że... Cały czas, wiesz, chcą jakichś zmian w programie i tak dalej. Ja teraz właśnie 13-14 tygodni i tylko zmieniam parę ćwiczeń i obniżam po prostu volume, a tak to nie zmieniam w ogóle planu. Czyli cały czas zostaje, tylko po prostu manipulujecie najwyżej objętością. Tak jest, dokładnie. I cały czas zostaliście na planie tak, jak w sumie ja ćwiczę, czyli push nogi, off, pull, off. Nie, teraz robię push, pull, off. Nogi off, ponieważ robię RDL przy nogach, robię stiff leg przy plecach, także potrzebowałem parę dni więcej pomiędzy RDL
po nogach i wiesz, jak plecy nuję. Także musiałem mieć 3 dni pomiędzy tymi ćwiczeniami, a nie tak ostatni, wiesz, 2 dni. No jakieś małe zmiany też u Meg weszły dzisiaj w planie, widziałem, na chyba ma wyciskanie na high claim. Tak, tylko parę, wiesz, zamiast maszyny to na handle zmieniliśmy. Także... Właśnie podchodzisz do treningu klatki u dziewczyn fitness? Samą górę tylko. Samą górę w sensie, że upper chest tylko? Jeżeli chodzi o wyciskanie, to tak. I jak robimy fly, to robimy fly jedną, taki wiesz, pomiędzy dół a górę. Tak, na kablach. Też mnie to zastanawiało, że wiesz, czy kobiety powinny w ogóle trenować klatkę, no jeżeli są w tej kategorii, co jest Mac oczywiście. No, powyżej bikini to wszystkie kobiety muszą klatkę robić. A w bikini nawet, wiesz, muszą bardzo przód barków muszą mieć bardzo dobrze zrobione. Także jeżeli chodzi o wyciskanie, to na pewno w bikini, no. Właśnie jak teraz patrzysz tak na ilość osób, którą będziesz wystawiał tam z Mac, ile to będzie teraz na pierwsze zawody? Co, w tym roku? No, na te wasze, co wy organizujecie. Ja w swoich zawodach mam tylko cztery zawodników chyba. Megan ma parę. Także za dużo od nas nie będzie. Jak w ogóle wyszło z tymi zawodami, że zdecydowaliście się? Jak to wygląda od strony, wiesz, organizacji, organizacyjnej, co musisz włożyć ty? Ja nic nie muszę organizować. Wszystko Tubros zorganizują. A czyli wszystko Tubros, tylko wasz tak jakby pod waszym nickiem, tak? Tak, tak jest. Tam nagrody. Tak, dokładnie. A Jordan potem robi ta następna już o pro, to będzie Jordana? No Jordan planuje, tak. JP. Tak. On planuje wszystkie większe show sponsorować w tym roku. Także Jordan naprawdę inwestuje z powrotem, wiesz, kulturystykę angielską i to mocno, wiesz, nie trzyma się z powrotem, wiesz, he's not holding back. Ale wielu, wiesz, on wie, że to się zwróci, no bo reklama potem pójdzie tak samo jak, wiesz, zatrudnienie czy Iana, czy Terensa i tak dalej, no to wiesz, to na początku z samych zawodów ni cholery się nie zwróci, to wiadomo, że to nie będzie żadnych wpływów, ale przyszłościowo, jak ludzie zobaczą, że ktoś dba o nich, to chętnie będą wracać. No ale Jordan teraz chyba nie przyjmuje za bardzo osób do prowadzenia. Nie. Na razie nie. Corin też już chyba jest na limicie, także oni chyba obydwoje już, wiesz, raz do roku po prostu robią, wiesz, robią advertisement i już koniec. Tyle osób się zapisuje, że już nie potrzebuje więcej, wiesz? No bo Jordan teraz jest, tak jak mówiłeś, na etapie, że albo jesteś, albo cię nie ma, wiesz, w sensie, że nie Fajnie. Będzie cię niańczył i głaskał po jajkach. W sumie ja to samo teraz. No tak. Miałem coś, wiem. Co do kobiet, miałem ci zadać pytanie, bo parę pytań takich miałem ciekawych. Dlaczego kobiety boją się jeść off-season? A, to widzisz. Po prostu kobiety nie lubią wyglądać większe albo czuć się, że są większe, ale to niestety muszą, jeżeli chcą progres zrobić. Także to jest na pewno coś mentalnie, muszą po prostu ten taki, wiesz, they have to get over it mentally, because sometimes it's more fear that they're going to get fat, but at times it's just, they're not getting fat, they're just making improvements and just feeling and looking bigger. Także czasami nawet jeżeli chodzi o wagę, to kobiety, wiesz, nienawidzą jak waga idzie do góry, ale jak waga stoi cały czas w miejscu, to jakim cudem oni sobie wyobrażają, żeby jakikolwiek poprawę zrobić? No mięsień się z powietrza nie bierze, on musi... No niestety nie, także muszą coś na przykład dobić. Wiesz, to nawet bikiniary muszą niestety coś przytyć i na pewno na scenę wychodzić po prostu cięższe trochę, żeby wiesz, żeby coś tam przybić. No i szczególnie, że jeżeli mówimy o aspekcie też zdrowotnym, a teraz tak dużo osób, wiesz, tak jak wy z Wiktorem też robicie ten podcast, no jednak, żeby pokazać trochę, że są opcje, bo oczywiście, no, kulturystyka ze zdrowiem wspólnego tak średnio ma, ale możemy to jak najdalej, wiesz, przeciągnąć w czasie, że tak to nazwę. No i w pewnym momencie, wiesz, no trochę na pewno zdrowie oberwie, ale też ze zdrowiem u kobiet, wiesz, o co chodzi, że off-season jest świetną opcją, żeby właśnie się podreperować. Kobiety moim zdaniem to większość. Zdrowie rujnuje przez próbowanie cały czas show robić, show za show.
non-stop. Nie chodzi nawet o suplementację czy o sterydy, chodzi więcej o po prostu dietę non-stop. I teraz nie powiem żadnych imion, ale teraz właśnie parę bikiniar profesjonalnych po prostu powiedziały, że już nie będą startowały. Już koniec. Już? Już koniec. Parę lat, wiesz, show non-stop, już nie wytrzymały po prostu psychicznie i fizycznie. Także to jest po prostu... To jest taki sport, że wiesz, jest okej, jak jest okej. A już później jak realność po prostu, realność, głowę po prostu stanie, no to już wtedy wiesz, jak realność po prostu zostanie zrealizowana, to wtedy już koniec. No bo social media wymagają, czy to sponsorzy i tak dalej, żeby one były perfekcyjne cały rok, no a tak się nie da, tak się po prostu nie da. A nie TBT jest, nie będziesz też rzucał cały rok, wiesz, że TBT nie, fotki. Nie jest chłopie realistyczne, żeby, wiesz, na diecie cały rok. Znaczy, wiesz, niektóre to zrobiły, ale już wiesz, po roku, po dwóch latach już po prostu nie wytrzymały psychicznie i fizycznie niestety. No chyba taką, wiesz, jedną z niewielu dziewczyn, które tak długo wytrzymuje, jest właśnie obecna Miss Olympia. Janet? Janu? Moim zdaniem to jest genetyka. Jak po prostu genetycznie ma predyspozycję, żeby ona się dobrze czuła przy takim po prostu niskim tłuszczu. Niski set point. Tak jest. Także ona to normalnie cały rok tak chodzi. No tak, ale... ona faktycznie jest taka szczupła raczej cały rok. No tak, ale ona po prostu je normalnie też. To nie jest tak, że ona po prostu cały rok siedzi na diecie i cały rok, kurwa, kardio godzinę robi. Niestety, jeżeli po prostu nie masz takiej predyspozycji, żebyś mogła cały rok po prostu na takim niskim tłuszczu lecieć i tak wyglądać i normalnie jeść i być zdrowa, no to niestety, to nie dla ciebie. No tak, no albo rób przerwami po prostu, co nie? Tak musisz robić te okresy off-seasonu. Ja bym nie pracował z dziewczyną, która po prostu by nie słuchała mnie, że chodzi o przerwy i chciała show za show robić. Po prostu nie dam swojego imienia, żeby zrujnować komuś po prostu życie. No tak, i szczególnie, że zrujnujesz też sobie życie wtedy. Bo zrujnujesz swoje imię i twoje, no wiesz. Ale wiesz, niektórzy mają to w dupie. Niektórzy... znam paru takich po prostu dobrze znanych już coachów, którzy po prostu mają to... Mają wyjebane, tylko wiesz. No bo jest, wielu, wiesz, overhyped. Wiesz, za bardzo rozpromowanych trenerów, którzy... Którzy mają, wiesz, paru chłopaków, którzy ich tam, wiesz, promują bardzo dobrze. I... A reszta wyjebane. A reszta po prostu mają w dupie, tylko kasę biorą i nie odpisują. No albo ich żony odpisują, też różnie bywa. To na pewno. Ale wyobrażasz sobie, płacisz tam powiedzmy 200 czy 300 dolców i myślisz, że gadasz z tym typem. A to żona. A tu jego żona, wiesz, co wszystko prowadzi. Na pewno paru takich znam. No, ile, jaka była różnica u Meg wagowo pomiędzy off-season a startową? Teraz 15 kilo cięższa jest. A wcześniej jak było, jak startowała, jak robiła masę off-season? Gdzieś chyba 8. 8 kilo? No bo teraz odbicie wam wyszło o wiele lepiej. Dużo lepiej, no. Jak z suplementami na odbiciu? Na odbiciu nic. Praktycznie tam nic nie szło. 8 tygodni nic. A potem minimalnie i... Później zrobimy 10 tygodni on i 10 off. Czyli tak robicie po prostu cały czas 8, 10, na przykład 10 on, 10 off, 10 on, 10 off. Tak długo... Po prostu... Możecie zresztą zobaczyć u JP'ego na forum, co nie, ale chcę... Tak długo po prostu leci na towarze, jak schodzi. Aha, czyli takie same, powiedzmy, takie same odstępy są. Tak. I teraz jak przewidujecie, tak, bo niedługo pewnie będziecie musieli troszkę wyczyścić tą dietę u niej, bo już też długo. Na razie nie. Jeszcze nie? Na razie apetyt bardzo dobry, pompa jest, cukier ma niski cały czas, także na razie nie ma potrzeby. No w sumie u mnie był ten problem, znaczy problem, ja ciągnąłem od 20 chyba października, no to długo też bardzo długo. Za długo nie, bo czułeś się okej, ale wiesz, doszło już do takiego poziomu jedzenia, że to wiesz, nie ma sensu dalej pchać siebie. Nie, szczególnie, że wiesz, że jak u mnie nawet narzucimy powiedzmy te jakąś tam ilość w barki czy w plecy, a narzucimy i tak w talię, no to nie wyjdzie w ogóle na plus, patrząc na moją, wiesz, budowę. Nie ma sensu, nie.
No a szczególnie, że chcielibyśmy tam przyszłościowo wystartować. Słuchasz teraz dużo podcastów, jak chodzisz, spacerujesz, prawda, i tak dalej, zacząłeś. Mógłbyś jakieś polecić dla ludzi, bo często mnie pytają, czy to o książki związane z kulturystyką, czy podcasty, które są modne. No bo wiadomo, są podcasty rozrywkowe, takie jak na przykład Fuada jest spoko naprawdę. UK podcast to jest tak na pograniczu, bo trochę jest wiedzy. Także zależy. I jakie jeszcze podcasty? No Switch Fitness. No Switch. No Switch Fitness. To jest to? Luke Miller prowadzi. Jest bardzo dobry podcast. Luke jest bardzo, bardzo dobry. Ma metodologię po prostu bardzo, bardzo dobrą. Ja słucham dużo Scott Stevenson, True Bodybuilding. Scott Stevenson jest naprawdę... Dr. Scott. To na pewno dużo ludzi będzie go znało. Dr. Scotta dużo po prostu ten słucham. No. I to są na Spotify'u czy na YouTube? Można na YouTube, Spotify i można na Apple, jak to się nazywa, ten podcast. Jakaś tam aplikacja. Wiesz, ten podcast, jak masz iPhone na to na tym podcaście, o. A, czaję. I to są normalnie bezpłatne, czy... Bezpłatne. I są, wiesz, bardzo dobre są, naprawdę. Naprawdę są bardzo dobre. John Jewett ma swój kanał, czy on tylko pisze? Nie, on tylko jest zawsze guestem, ale John Jewett teraz właśnie robi swój website. Także John będzie miał coś takiego podobnego do JP, tylko że to będzie bardzo, wszystko będzie na bazie edukacji, nie? Także... No tak, Jewett bardziej bazuje na nauce, a JP na nauce i na doświadczeniu. John Jewett to samo, ale on swoją stronę bardziej bazuje na tylko na edukacji. Ma tam, gdzie chyba powyżej 100 chyba już ma 100 po prostu over 100 videos that's just based around like every topic you can think of. O wszystkim, o prepie, o wszystkim, co możesz po prostu wymyślić, to on po prostu zrobił te po prostu swoje takie odcinki. Czyli to będzie normalne forum, tak jak u JP'ego i tak dalej, tyle że... Nie wiem, czy forum będzie miał, ale na pewno będzie miał coś takiego, wiesz, taki edukację, taki John Jewett University. A bo coś też dobre ma... O Jezus. Przygotowywał Diesela, Raf Diesel. Treningi. Bennett. Bennett też ma chyba swój YouTube, to też go warto posłuchać. Tak, bardzo dobrze. No. Bardzo dobrze. Bennett już bardzo... Coach Kasim też jest bardzo dobry. Jeszcze raz? Coach Kasim. Kasim? Dobra. To ja już sobie zobaczę, bo też wszystkich jeszcze nie... A warto zawsze się uczyć, bo... Jest bardzo, bardzo dużo. Bardzo dużo to jest. No wiesz, jest dużo podcastów, znanych, ale... Znanych jest i z nieznanych. Jest bardzo dużo osób, które po prostu mają wiedzę ogromną, ale niestety są w ogóle nieznani, także... A powiedz mi, a na przykład Wodyn, no, Wodyn jest przykładem, który, wiesz, no, nie ma takiego fejmu, a wiedzy ma tyle co do trójboju i tak dalej, powerliftingu i to fajnie mi takimi metaforami przekazuje, że wiesz, na chłopski rozum to od razu szybko wpada do głowy. No bo czasami, wiesz, jak powiesz do kogoś mega naukowymi słowami, ty to zrozumiesz, wiesz, ale on ma takie, o co tu chodzi? Jeżeli naprawdę rozumiesz, o czym mówisz, to potrafisz to wytłumaczyć pięciolatkowi. Jeżeli nie wiesz, o czym mówić, to wiesz, próbujesz takie duże słowa zawsze używać, żeby brzmiało, jak wiesz, że jesteś taki bardzo, bardzo mądry. Ale no, to tak niestety nie jest. Mówi się, że wystarczy znać 5% więcej od kogoś, to chyba Greg Doucette mówił, wiedzieć 5% więcej, żeby wiesz, już ta osoba uznała cię za inteligentną, no i do tego dodajesz jakieś, wiesz, mądre słowo. No i teraz wiesz, każdy ma dostęp do badań, co mnie... Bo te osoby nie potrafią czytać tych badań. Wiesz, możesz na PubMeda może wyjść każdy, ale... Badanie zrobione na babci 80 lat, która, wiesz, na przykład metformina, przykład metformina. Badania były robione na grupie osób między 75 czy 80 lat. 1700 mg brali i tam, wiesz, że badania wyszły, że mięsień, wiesz, że spadka tkanki mięśnia była. Chłopie, przy takim wieku to spadka tkanki będzie tak czy tak. Bez metforminy czy z metforminą. Także wiesz, i ludzie, wiesz, dalej mówią, że nie, metformina jest zła dla ciebie, bo po prostu stracisz, kurwa, gains. Stracisz chyba mózg tylko. Wiesz,
To tak jak mówisz, i druga rzecz, ludzie nie znają angielskiego. Niektórzy zaczną czytać i wiesz, i używanie badań pod siebie, interpretowanie je w ten sposób, żeby pasowały do twojej tezy, nie tak jak są napisane, tak jak mówisz, tutaj 1700, po pierwsze, kto bierze 1700 mg metforminy? Ja bym miał potem rewolucję jak Gesslerowa w kuchni. Nikt chyba, nikt. 500 mg max. No to jest, wiesz, fajne do kontroli. I tak jak mówisz, to jeszcze u starej babci, co nie, że no, nasz organizm jest inteligentny i na stare lata, zresztą jak robicie redukcję, po co mu to, po co mu ten klata czy biceps, to pierwsze, czego się wyzbędzie. Dokładnie, dokładnie. Więc dlaczego u osoby, która, wiesz, no, już jest w podeszłym wieku i życie będzie, wiesz, punktem numero uno dla organizmu, to po co jej te wiesz, bicepsy? Ciało, wiesz, ciało pracuje w takim dziwnym po prostu biegu swoim. I naprawdę już w takim wieku to bardzo, 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 bardzo łatwo już stracić mięśnie, niestety. Bo raz po prostu zero aktywności też. Niestety, po prostu w takim wieku już ludzie, niektórzy, już wiesz, już koniec. Tylko siedzą w domu i oglądają telewizję, niestety. Muszę ci nagrać, bo mam taką kobietkę na siłowni, 65 gdzieś ma. Stary, robiła siady 110 kilo ostatnio. Nie, trzy ruchy. Nieźle. Wiesz, ATG. I tylko wszyscy staliśmy i tak. O. Wiesz, jakość taka. Ogólnie, wiesz, to jak dba o siebie. Łydy to ma takie, no że wiesz, typowa genetyka. Łydy to ma... No i ja nie mam takich łydek. Jak diamenty, nie? Jak diamenty. Ma tak łydki, wiesz, czwórki ma poseparowane. Masakra, wiesz, tak jak ona ćwiczyła, to było to po prostu sztos. Muszę, wiesz co ja muszę zrobić? Ja muszę jej zaproponować trening ze mną. To nagrać. Musisz nagrać na YouTube'a. To by było mega, wiesz. Ona by mnie zgnębiła, założę się, żeby mnie zgnębiła. Milion hitów. Wiesz co ona ćwiczy? Tak, robiła siady, potem martwe, ławę, coś na dwójki. Wiesz, tak miała trening dopracowany, wiesz, ja tak siedzę. Na pewno jeszcze mądrze, wiesz. Mega mądrze, tam wiesz, tam trzy powtórzenia max, jak się czuła coś, że coś jest nie tak, od razu, wiesz, poprzestawała na tym i tak dalej. Także wiesz, jak widać było, że wiesz, no już swój wiek ma, ale w ogóle wchodzi, wiesz, zakłada powerlifty, czaisz, wiesz, nie wiąże kolan, mobilna jest jak... A wczoraj była na siłce... Ja robiłem plecy, to sobie chyba półtorej godziny biegała na bieżni. Takim truchcikiem, wiesz. Ja mówię, o, sztos. Taka mnie żywa, chłopie. Ona nas przeżyje. Jak koronę by dostała, to by chyba korona tylko znikła. Już koniec, już nie ma pandemii. Ona po prostu zrobiła immunologię. Wtedy korona by dostała babcia, a nie babcia. Korona babcia dostała, tak. Korona w szpitalu leży. I chuj po wyświetleniach. Mniejsza. Hunter odszedł od Andrew? Tak. Bo coś tam... John Jewett chyba też sam prepa robi. John zaczął już prepa? Zaczyna już, tak. No tak, bo on musi kwalifikacje zrobić. I tak. Hunter też. Tak. Ale Hunter co, nie będzie później trochę się przygotowywał? Nie wiem. Moim zdaniem to ja bym troszeczkę więcej offa zrobił, ale nie wiem. No bo Hunter tam leciał grubo, długo. Cały rok. No cały rok był w prepie. W prepie, to nawet nie chodzi tam o środki i tak dalej, no ale tak jak mówisz, cały rok był w prepie praktycznie na diecie. I teraz znowu, wiesz, on nawet nie zrobił odpoczynku po startach, od razu też wrócił. Wiesz, po starcie od razu odpoczynek zrobił i odpoczynek już od razu z prepa, także off-seasonu nie zrobił za bardzo, nie? Ale on, wiesz, też nigdy nie miał off-seasonu tak naprawdę. Jak miał ten bark rozwalony i wrócił, to nawet off-seasonu nie robił chyba. Nie, robił. Robił krótki długo, off-season? Długo, długi off-season miał, no. Nie, bark miał zrobiony i dwa lata off-season. A, to... Dwa lata nic nie robił. Ale... On miał chyba 26 czy 5 lat miał, jak wygrał Nationals i później 2 czy 3 lata off zrobił. Bark miał zrobiony, dwa lata off-season i prep.
Ogólnie teraz wielu zawodników, patrzę, zmienia trenerów, bo od Nila Hilla ten King Humbry, kojarzysz? Nie. Klasyka, taki wysoki zawodnik. Czekaj, znajdę go. Albo i nie znajdę może. Teraz zobaczę, ale z klasyka taki wysoki, bardzo, bardzo fajna sylwetka, trochę nogi ma do poprawy, ale też odszedł. No i tak jak mówisz, tak, jest tutaj. Tak jak mówisz też, Jewett odszedł od Andrew. Nic nie widziałem, nie piszę w ogóle o Andrew. Moim zdaniem to prepa robi chyba sam. Zobacz w ogóle na Instagramie, nie wiem, tam zdjęcie Jewetta będzie. No. O, bardzo, bardzo dobra sylwetka, bardzo dobra. No fajna, taka rozłożysta, tam trochę nóg, wiesz, dołożyć, ale to jest klasyk. I z kim pracuje? Teraz zaczął z Jansenem. Aha. Tutaj już wiesz, z Brettem Wilkinem gada. Już wiesz, Kamp Jansen, Matt Jansen, to czyli z Jansenem. Ogólnie fajnie by było, żebyście Jansena kiedyś zaprosili. Zobaczymy. Jak zobaczymy. Się uda. Fajnie by było też jego teorię, chociaż tam trochę go sflejmowali. Kto? Po podcaście z Fuadem. Ten, wiesz, psychol, jak mu tam, Trigili. Nick. Tu mamy zdjęcie Johna. 7 weeks post Olympia. Training, the water to gallons, cardio. No nic nie napisał o... Nic. A zauważyłeś, że on bardzo mało je? Bardzo mało na razie, tak. Bardzo mało. Ale wiesz, niestety musi trzymać... Jeżeli on teraz waży 220 no. I robi 212 i zobacz na sylwetkę teraz. Za dużo nie ma tkanki tłuszczowej, żeby zbić. Tak. To wyobraź sobie, co by się stało, jakby zaczął jeść. A jak myślisz, Derek Lansford przejdzie do... Open? Ma plany? No słyszałem tam, wiesz, niektórzy mówią, że on się niby ważył i on się nie wciska w wagę, a ja z tego, co słyszałem, to on w ubraniach ważył 208 funtów. To nie wiem. Także nie sądzę, że on by sobie... Zresztą nie wiem, jak on by sobie poradził w Open. Musiał, wiesz, sobie zrobić jakiś ten przeszczep nóg, żeby wyższy być. No, bo taki króciutki jest bardzo. Ile ma wzrostu? Ty, on nie jest, ale jak stanął przy, wiesz, Kamalu i tak dalej. Ale jest sporo większy. Jest dość wysoki, ci powiem, 167,5. Ale sporo większy jest od nich w sumie. Także nie wiem, moim zdaniem, jak ja bym był po prostu Derekiem, to ja bym na pewno próbował Open. Bo w 212 na przykład nawet jak waży 208, to ile ma tutaj, wiesz, poślizgu? No 4 funty i tak musi, wiesz. On to fajnie wyglądał do 2 tygodni przed. Takie zawsze jest soft strasznie, nie wiem. Nagle coś nie wychodzi. Nie wiem. Chciałbym wiedzieć, co on robi w ostatnie 2 tygodnie. On powinien tam też, wiesz, wiele osób mu polecało, żeby zmieniał trenera i tak dalej, bo on tam był z tym takim bardzo słabo znanym gościem, no ale on jest bardzo lojalnym chłopakiem. No z tego co wiesz, tak. Ale wiesz, lojalny może być, ale jeżeli za każdym razem jego Olimpię robi i wygląda po prostu jakby w ogóle diety nie robił przez ostatnie 2 tygodnie, no to coś na pewno jest nie tak. Wiesz, dać chłopakowi szansę, okej, rozumiem, ale pierwszy raz, drugi raz, trzeci raz już wiesz, nie wychodzi, to niestety ja bym się zastanawiał, żeby wiesz, coś innego robić. No powiedz mi takie pytanie, mam zakwasy powiedzmy, dużo osób o tym sobie kmini, powiedzmy na nogach, prawda? Nogi mam zabrąbane, jutro mam trening nóg. Powinienem zrobić trening nóg czy jeden dzień offa? Zależy jak mocno. Tak, jeżeli tylko czujesz, ale możesz na przykład wykonać ćwiczenia bez problemu, i to nie będzie miało efektu na twoim na przykład sile, to bez problemu trenować. Jeżeli cię tak bolą, że nie możesz na przykład pozycji wejść, albo siła nie będzie taka, jak powinna być, no to na pewno jeszcze jeden dzień off. Czyli, bo właśnie chciałem poruszyć teraz trochę temat regeneracji i tak jak rozmawialiśmy między nami, co nie, że mogłem na przykład zrobić 3 pod rząd, albo jeden off, jeden on, jeden off, jeden off, jeden on. To zawsze mówiłeś do mnie, żebym lepiej zrobił te, wiesz, rotowane niż 3 pod rząd, prawda? Dokładnie.
Bo zauważyłem, że tak jak my ćwiczymy, to już ten trzeci trening nigdy nie... No żeby to były łapy, to może jeszcze. Ale jak wiesz, jak masz push, pull, legs, czy tam push, legs, pull, to... Dwa dni już potrzebujesz ten dzień off, na pewno. Tak, bo już się czujesz, jakby ci ktoś kijem. Nie chcesz, ale na pewno jak dzień off jest, to już jest taki, wiesz, o, okej. Okay. na pewno. Bo ja tak samo mam, wiesz, drugi dzień jest, na przykład tak dzisiaj, pół trenuję i wiesz, tak myślę, jutro trening by zrobił, ale jutro rano wstaję po pół i wiesz, już się czuję taki, że o, dzięki, dobrze jest dzień off, także na pewno, jakbym jutro miał nogi robić, to ten trening był po prostu do kibla. I teraz też zmniejszyłeś objętość właśnie ze względu na regenerację, co nie? Bo właśnie chciałem ten poruszyć temat regeneracji. Dużo osób nie zwraca na to uwagi, a tak naprawdę ćwiczysz na tyle, na ile idziesz w stanie się... Objętości może. Moim tak. zdaniem to nie tylko regeneracja, mi chodzi o objętość, po prostu ludzie nie rozumieją, o co chodzi. Ja po angielsku powiem, ty po polsku powiesz, dobra? So volume, people think that it's only sets that matter. So when you actually accumulate volume, volume is accumulated through not just sets, but time and attention, how much weight you lift, and if you add any pauses or any other variables that go into it, that increases the volume. So each week, when I'm getting stronger, I'm adding weight. The reps stay the same, the sets stay the same, but my volume increases. People don't understand that. People think that volume is just sets, and that is further away from the truth. Like, you increase volume by so many different variables, tempo work, extra weight, reps, so many different things increase volume, even like pauses. So if you do a set where you pause and stretch for 2 seconds, that increases volume as well. Tak. So, to możesz po polsku wytłumaczyć. Ja wiem, też po prostu składa się na wiele więcej czynników niż tylko ilość serii, czy ilość powtórzenia, także czy czas pod napięciem, czy przerwy, które robicie, nawet zwiększenie tempa, czy zmiana tempa z sekundy na 2 sekundy zatrzymania. No i praca na tym tempie, także dużo osób myli to, że właśnie objętość jest tylko i wyłącznie numerkiem, a nie jest to tylko numerkiem, a także przekłada się na wiele więcej rzeczy i potem to się składa właśnie na te fatigue, tak? Czyli na zmęczenie całkowite. Dokładnie. Jakieś tipy na poprawę snu? Ostatni posiłek, godzinę przed. Ciepły prysznic przed spaniem. Ciemny pokój i przede wszystkim zimny pokój. Zimny i ciemny pokój. A co do urządzeń typu, wiesz, telefon i tak dalej, bo dużo osób, wiesz, siedzi aż padnie. Jak siedzę, opadną, to na pewno będzie problem z quality sleep przede wszystkim. Ja zawsze okulary zakładam przeciw blue light i to zakładam gdzieś 2 godziny przed snem. Także jeżeli ktoś ma dojście albo wiesz, ktoś może kupić, na pewno nie są drogie, jest warto po prostu inwestycje robić, tak. No to jest jakieś 500 zł chyba na polskie teraz. Drogo nie jest w sumie. No, także może to wpłynąć. Jeszcze picie. O, kiedy ostatni tak jakby, no bo... A to jest indywidualne, wiesz? Niektóre osoby mogą pić i wiesz, ale... Jeszcze raz, Kuba, bo ściszyłeś. Niektóre osoby mogą pić normalnie i nie wstają, ale niektóre osoby to naprawdę godzinę przed, półtorej godziny przed muszą picie odstawiać. Ja muszę tak godzinę przed ostatnio płynę, piję, bo i też tak wstaję raz przez noc, to zawsze wstaję, ale jeżeli piję cokolwiek, wiesz, bliżej godziny snu, no to 2-3 razy już wstaję, 4 razy nawet czasami, także to już, wiesz, naprawdę idzie do góry. Powiedz mi jeszcze co do regeneracji, jak rozpoznać dobrego fizjo tak naprawdę, no bo wiesz, u nas my i tak jesteśmy pozbijani, porozbijani i tak dalej i często masz z fizjo taką walkę, jakby on chciał pokazać, że jest silniejszy. To właśnie, to już wiesz, że nie wie, co robi. Jeżeli fizjo po prostu tylko ci ból chce zrobić, żeby ci pokazać, że wiesz, że on cię może dojebać tam dobrze na swojej sofie, to naprawdę nie wie, co robi. Ponieważ to powinno być, wiesz, to terapia powinna być, a nie po prostu walka. I poza tym, czym mocniej ci po prostu mięsień tam próbuje po prostu dociąć, to wiesz, tym gorzej będzie, naprawdę.
dobry fizjo potrafi cię dotknąć tak, że będzie bólu trochę, ale po tej sesji czujesz się dużo lepiej. Nie czujesz się tak, że po prostu jakbyś stresonem 10 rund zrobił. No tak, bo czasami jak wychodziłem z fizjo jeszcze kiedyś, pracowałem kiedyś, to miałem takie właśnie walki siłowe w stylu, że no naprawdę czułem się, wiesz, jakbym zrobił trening, a po dobrym masażu, takim normalnym deep tissue i tak dalej, to po prostu, wiesz, chcesz, masz ochotę, czujesz, że dostałeś, masz ochotę na drzemkę, ale nie czujesz się taki, wiesz, jakby ci ktoś sklepał. Powinieneś taki czuć zregenerowany lekutko i to na pewno, wiesz, nie jeszcze w ten dzień, ale na drugi dzień już powinieneś taki, wiesz, czuć się naprawdę, kurde, gotowy do treningu, a nie, że po prostu, wiesz, potrzebujesz 2 dni off, żeby tylko zregenerować się po masażu, to nie ma sensu. No nie. Wiesz, wydaje mi się też, że można to porównać analogią do ciężkiego treningu, bo czasami jak za mocno zajedziesz nogi, no to nie możesz zasnąć, prawda? Dokładnie. I tu jest to samo, jak za mocno cię ktoś zgnębi, no to jest zupełnie odwrotny efekt. Tak jest. Jak u ciebie z kolanem? Perfekt. Wszystko ok? Perfekt, zero problemów. A co, pracujecie nad tym z fizją, czy... Nie. Tylko mobility work. Mobility work nie... Za ciężko nie robię powtórzeń. I przede wszystkim full range of motion zawsze we wszystkim. I wiesz, nie próbuję robić serii, które po prostu wiem, że są za ciężkie dla mnie. Kiedy będzie materiał z Jordanem w końcu? 1000 osób o to pyta. Zawsze jest to, kiedy będzie ten Jordan. Bo Jordana ludzie lubią słuchać. Jak będzie po prostu w dobrym humorze, mi napisał. To nie będzie materiału. Na razie jak jest w złym humorze, to niestety nie, bo nie będzie dobry podcast. Musisz go trafić w takim momencie, jak on, wiesz, będzie po treningu, Corin ci musi napisać SMS-a, że zrobił PR i wtedy. Nie, on napisał, mówi, że po prostu zrobi, jak będzie, wiesz, w dobrym humorze, bo na razie jak nie jest w dobrym humorze, to na pewno podcast nie będzie taki, wiesz, dobry. A jak zrobi, że jest w dobrym humorze, to naprawdę, wiesz, internet po prostu załamie. Powiedz mi, jak jesteście teraz z Mac, już troszeczkę przeszliście tego off-seasonu, a już powoli przewidujecie, planujecie, będziecie w tym roku startować, czy raczej planujecie 22? W tym roku. W tym roku? Pod koniec roku, tak. Czyli Rumunia, British prawdopodobnie. Tak. O właśnie, British też będzie sponsorowane przez JP'ego, widziałem tam. Wszystkie są, no. Czemu Rami jest na okładce? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Mr. Olympia, nie? No tak, ale ja bym Jamesa walnął. James jest. James i Diasza. Tak, ale na środku bym walnął. Jamesa i Diasza po prostu, wiesz, jak walczą, no bo to jakby oni we dwóch wyszli, to tak... Chociaż myślę, że Nathan by wygrał. Na razie tak. Myślisz, James jest w stanie wygrać z Nathanem w przyszłości? Jak zrobi taki progres, co mi mówił, no to nie wiem, zobaczymy. Nie chcę mówić, żeby ludzie później, wiesz, tam mówili, ale no nie wiem, właśnie nie wiem, bo jak, jeżeli James zrobi taki progres, co mówi, i później Nathan też zrobi progres, no to niestety trudno będzie. Moim zdaniem Nathan to ma potencjał, żeby naprawdę być top 2. No, szczerze mówiąc, szczególnie, że on ma inne kształty niż każdy. Bardzo, bardzo inne. To jest taka sylwetka po prostu klasyczna z masą. Tak, bo on ma talię jak plus takiej długiej talii, że ona nie będzie nigdy rozrośnięta mocno. Nie. No naprawdę, moim zdaniem to Nathan mógł naprawdę być top 2. No dopóki Rami, wiesz, nie będzie, Rami jak nie wyjdzie w formie, no to... Wyobraź sobie Nathana na przykład plus 5-10 kilo mięsa. No wiesz, zawsze mówimy to, że jeżeli dołoży tam, gdzie chce... No, ale ciężko to zdefiniować, wiesz, no bo oczywiście dwójki tam i plecy u niego najbardziej, ale no bo ramiona ma olbrzymie, barki ma olbrzymie, klatkę ma olbrzymią. Kto wie? Wiesz, Nathan działa w ciszy teraz. Jak dołoży tyle mięsa, co potrzebuje, to naprawdę moim zdaniem z ramion mógł wybrać. Bo on będzie teraz pewnie z ludźmi z Kuwejtu tam działał. Tak, jak będzie mógł lecieć, to będzie, mówi mi od razu, że jak będzie już wszystko otwarte, to leci do Kuwaitu na parę miesięcy. Myślisz, że może być 3 przynajmniej ludzi z UK w tym roku na Olimpii?
Holin Z. Nathan. Nathan. Giant. Jamie. Może być. Co najmniej trzech. Co najmniej. Kto może jeszcze? Samson? Może Samson? Może Samson, może Sas? Sasa nie zrobisz to. Nie chce startować, bo coś tam mówił, że... Zobaczymy. Moim zdaniem to nie zrobi. Nie wiem, czemu on przestał. On w sumie... Strasznie długo już off zrobił. Wiesz, ma rodzinę teraz, to... Nie wiem. Coś by naprawdę musiało być dużego, żeby go zmotywować, żeby show robić. A myślisz, że Sas... Czemu tak naprawdę przestał? On nigdy nie robił tego w sumie dla fejmu, bo on ma zarobki z czegoś innego. Nie wiem właśnie, nie wiem. Dziwne. Sas tak lubi, wiesz, nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Mnie ciekawi, co zrobi ten młody suchoruczko, wiesz? Nieźle. I non-stop rośnie. Teraz waży jest. 127 kilo? Ile? 127 kilo? Chyba więcej już. 130? Coś takiego. Samson waży chyba 138. Samson waży 138 zawsze. Wiesz, plecak zakłada, ubrany cały i staje na wagę, wiesz, rano. Rowerek stacjonarny. Z psem się waży. No on nie wygląda na te 300 funtów, bez obrazy dla niego. Nie, bo on też jest taką, no... Mam nadzieję, że on pierwszy raz zrobi mądrze i ten show zrobi później. A co zrobi naprawdę? No jak to co? Na pierwsze lepsze zawody wyskoczy. Na pewno. Na pewno. Od razu będzie. Pierwsze zawody i on wyskakuje. Kto go w końcu przygotowuje? Dalej. Aha. No nie wiem, ty. To jest tak samo... Kto tak zawsze mówi dobrze? To chyba, nie wiem, kto... Kłop taki dobry jest, że... Ktoś zawsze, wiesz, ktoś musi mieć naprawdę coś z głową nie tak, żeby cały czas to samo robić i inny po prostu wynik oczekiwać. Tak. Że... głupotą jest robienie tego samego, a oczekiwanie innych rezultatów. Powiedz mi na koniec, jak współpraca ze Stefanem się układa? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Bo teraz co, cały czas check-iny codzienne robicie? Bo wcześniej to było... Codzienne na razie. Ma cierpliwość jeszcze do ciebie? Tak na razie ma, wiesz. Dużo problemów nie robię. Dużo problemów nie robię. Nie, bo on ma dużo zawodników, wiesz, też pod tym względem. Tak? No Krystian niedługo zaczyna też przygotowania. No. Nie wiem, wiesz. Pasu ma dużo, to może mieć dużo zawodników. Bez problemu. No w sumie wiesz, on nie jest osobą, która startuje. To też może sobie. No na pewno, wiesz. Jak ja bym nie trenował 3 godziny dziennie, też mógł mieć dużo więcej zawodników. Ale wiesz, Stefan z tego, co wiem, to dobrze zorganizowany jest dobrze. Bo nie znam jeszcze jednej osoby, która powiedziała, że dla nich czasu nie ma. Nie, to też słyszałem, że dosłownie odpisuje po 5 minutach. No. Także... Także wiesz, wątpię, że ma tak dużo zawodników, że musisz czekać godzinami, żeby odpisał, nie? Nie, albo właśnie wiesz, dzięki tej organizacji tego tak nie czujesz. Na pewno. On tam ma takiego dużego Brazylijczyka, nie wiem, czy kojarzysz, co teraz pro został. I przerośnięty Brazol. No wiem. Tiago. No on coś ma z klatką. No miał pekter. A, czyli to jest zerwanie. Zerwanie, tak, niestety. No i tak poważnie chyba tutaj mu trochę w górę poszło. No. Bo ale też coś na pewno tam zrobił, żeby tak to nie wyglądało, wiesz, strasznie. No coś właśnie tam chyba troszkę coś ingerował. Na pewno, bo to wygląda okej w sumie. No wiesz, tak. Dla normalnej osoby to nie zauważyła, że miał zerwane. Na pewno nie. Nie. Nie, wiesz, by po prostu pomyślał, że ma taki kształt mięśnia i tyle. Dokładnie. Dobra, ponad 40 minut, więc pewnie ty masz sporo do zrobienia dzisiaj. Dzisiaj pól, tak? Pól dzisiaj, tak. SLDL i co jeszcze? SLDL ciągle banded? Dalej banded, no. Także... Właśnie. Zobaczymy.
Bo dużo osób teraz hejtuje te bandy. Jaki jest plus bandów na koniec, cię zapytam. So you can change resistance profile, także manipulujesz po prostu... Napięcie. Napięcie. Jeżeli umiesz, jeżeli wiesz, co robisz, to jest bardzo dobra opcja. Wiem. Niestety ludzie bandy używają, a nawet nie, wiesz... Nie wiedzą po co. No bo niektórzy, wiesz, fajnie używają ich od góry, na przykład, żeby odciążyć... Wiesz, jeżeli mają problemy zdrowotne, też fajne zastosowanie. Niektórzy, żeby dociążyć i żeby lepiej kontrolować, także no można dużo, tylko tak jak mówisz. No niektórzy używają różowych bandów i robią, wiesz, ostatnio ten wrzucił. Wszystko chodzi o aplikację, nie? Ant Fails. Ant, właśnie, wiesz? Biceps zrobił na tym, żeby był lepiej na pie... Co do minikatów, teraz trochę zmieniłeś podejście, nie dodajesz aktywności, a głównie bazujesz na diecie? Zależy. Zależy u kogo? Jeżeli masz, tak, przykład z tobą. No. Jeżeli jesz 1000 gram węgli i cię obniżamy po 100 gram, to po co dodawać cardio, jeżeli masz jeszcze dalej 900 gram węgli? Możemy nawet ściągać do na przykład 700 gram, 600 gram i wtedy możemy dodawać coś cardio. Na razie moim zdaniem to w ogóle nie ma sensu, żeby dodawać cardio. No bo i tak te kroki na razie robimy i to dopóki fajnie sobie sprawia, więc... Na razie tylko na treningu focus i tyle. No powiem ci, że dużo, o wiele bardziej poprawiło się czucie na treningu. Jak od razu, wiesz, jedzenie zaczęło się lepiej przyswajać. Przedwczoraj miałem lekką hipkę nawet po treningu. Perfekt. No także, wiesz, a środki tam, insulin został tylko potreningowo teraz przecież. Perfekt. No teraz już jest fajnie. Dobra, nie będę zabierał ci czasu. Smacznych posiłków. Właśnie, catering dalej działa? Nie, zamknęli nas. Catering i fizjo. Catering i fizjo. Weź zobacz na Instagramie, ten post zrobiłem. Czekaj. No to wiesz, musisz tam... Ja myślałem, że was odblokowali. Parę tygodni temu. Myślałem, że was odblokowali. Nie. No bo, ale to jest przecież oddzielny biznes. No oddzielny biznes, też fizjo, też oddzielny biznes i zamknęli. Ale fizjo może działać tak jakby z innej pozycji? Nie. W ogóle fizjo... Na siłowni może fizjo działać, nie? A czyli jeżeli ma. Jeżeli to jest ktoś... ta wideo do góry, do góry. Do góry. To, przed drzwiami stoję. W lewo. To. Do góry? To, tak. To 57,5 tysiąca wyświetleń. I co? I czyli zamknęli to? Zamknęli, tak. Mimo, że macie legalne tak jakby pozwolenie. Dokładnie. Czasami nie widzę po prostu sensu działań niektórych osób, no ale... Niestety tak jest. Bo ujebać się, żeby ujebać. Wiesz, o co chodzi. Trzy bluzgnięcia to chyba... Tak jak wojna była po prostu, wiesz... Naziści, wiesz, tylko słuchali swoich orders, nie? To tak samo teraz policja, tylko słuchają, co muszą robić. No, ale potem będzie co, tłumaczenie, że mieliśmy rozkaz? No tak, dokładnie. Tak samo jak naziści mówili, nie? Tylko, że wiesz... Mieliśmy rozkazy i już. I musieliśmy słuchać. Czy prędzej, czy później to się skończy pozwami? Pozwami albo wojną. Ale te pierwsze. Więc bądźmy optymistyczni, że skończy się to tylko pozwami i że nikt nie wyjdzie na ulicę. Na dole oczywiście macie wszystkie linki do Kuby, do YouTube'a i tak dalej, także zapraszamy. Wczoraj wrzuciłeś film? Wczoraj, tak. Co sobota? Wczoraj nowy pul. Za chwilkę sobie włączę, także za chwilę sobie obejrzę. Akurat dzień nietreningowy. No, zapraszamy na materiał do Kuby i zostawiajcie suby u Kuby i tutaj też zostawcie suba, jeżeli dotrwaliście. Pozdro. Dzięki.